Dzień dobry. Co tu tak śmierdzi? Karma dla psa. Nie jestem na to uczulony? Nie, kochanie. Nazywam się Sobolewski. Jedziemy z synem do Wiednia na konkurs pianistyczny. Zaraz się pożywiam. Poczekaj jeszcze chwilę, kochanie. Zepsuł się nam samochód. Czy moglibyśmy tu poczekać na pomoc drogową? A po co? Przecież nie pada. Fryderyk nie lubi ruchu ulicznego. Proszę, niech państwo spoczną. Tu śmierdzi moczem i starymi ludźmi. Przestań, Fryderyku. Zostaw go w spokoju. On jest bardzo zdolny. Tak, to widać od razu. Macie tu fortepian? Fryderyk musi ćwiczyć. Oczywiście, synku, mamy tutaj 4 fortepiany, a na podłogę sikamy, bo jesteśmy starzy. I nie mamy siły dojść do ubikacji. Ten mi wygląda na idiotę. Fryderyk. A ty mi wyglądasz na niedorobionego geniusza. Niedorobionego? Jak rodzice cię robili, ktoś zapalił światło. Jak pan śmie? Przepraszam, on zaczął. Co to jest? Odzysk po włamaniu. Mam na tym ćwiczyć, starucho? Dobry pianista zagra na wszystkim, co ma klawisze. Nawet na grzewieniu. Nie będę grać na tym gównie. Nie, to nie, Herbie Hancock by zagrał. Kto? Grasz albo zjazda na ulicę. Nie ma pan prawa. I ja nie mam prawa? A pan ma prawo przywodzić tu tę bladą niedoróbkę i obrażać ciężko pracujących ludzi? Fryderyk jest bardzo nerwowy, to dlatego nikt go nie lubi. Przepraszam, jeśli pan się poczuł urażony. Ja urażony, ależ skąd? Przesuwałem już dzisiaj okres, oglądałem podbite oko na 6 piętrze i nosiłem przez całe miasto worek karmy dla psa. Myśli pan, że byle geniusz potrafi mnie obrazić? Może jednak coś zagrasz, Fryderyku. Tylko uważaj na palce. Jak dotkniesz klawiszy, mogą ci się połamać. Jezu, to jakiś kamuflaż? Nie. Myślałem, że zabili kogoś w przedszkolu. Ja postanowiłam się trochę odmłodzić. Wyglądasz prawie jak moja siostra. Mówi się, że mężczyźni wolą coraz młodsze. Ile nie mają 16-letniej siostry. Czemu ten mały psuje instrument? Rzeczywiście, olejniczak to z niego nie będzie. Co ty grasz, chłopie? Zagraj Czajkowskiego albo Rachmaninowa. To panie na tej malarii. Przyzna się, że nie umiesz. Umiesz zagrać w Laskotek na płotek i to jedną ręką. Nieprawda! To ten instrument jest do dupy! Po co wyjedziecie do tego Wiednia? Na zakupy. Niech pan przestanie denerwować Fryderyka. On jest bardzo zdolny. Zdolna! Nie potrafi zagrać byle Rachmaninowa. Dalej, synu! Rachmaninow w twoim wieku już się grywał! Ale na tym nie da się grać. Przecież to jest zabawka. Zabawka? Może i zabawka, ale potrafi zagrać lepiej niż pański Fryderyk Blady. Gra! I w dodatku z perkusją. Umiesz tak zagrać, synku? Pewnie. Proszę. Wierzę, że ludzki geniusz potrafi wyprzedzić zabawkę z bazarku za 40 zł. Wiem! Wyślemy do Wiednia te zabawki i podzielimy się nagrodą. Tato! Wyślemy telegram. Fryderyk nie przyjedzie. Stop. Wysyłamy lepszego pianistę. Stop. Na Tajwanie mają ich 1000. Stop.